Dzień dobry, kochani, witajcie w nowym filmiku i dziś pod lupę bierzemy nowości kosmetyczne z Biedronki, tak, dobrze usłyszeliście, a mianowicie serię Be Beauty Care Vegan, bardzo niskie ceny, czy ciekawe składy, opakowania biodegradowalne, formuły biodegradowalne, podobno naturalne składniki, sprawdzimy i zobaczymy, czy rzeczywiście cena równa jest jakości, a może coś tam się nam nie zgadza. Zapraszam Was do oglądania bardzo serdecznie dzisiejszego filmu. Prosiliście mnie o to, żebym właśnie przeanalizowała dla Was te kosmetyki, bo Was też zdziwiło to, że seria niby wegańska, podobno naturalne składy, a bardzo niskie ceny i czy to rzeczywiście idzie ze sobą w parze, czy warto kupować te kosmetyki. Mogliście na moim Instagramie, a w sumie to na Instastory, podglądać moje wycieczki do Biedronki, gdzie okazało się, że w jednej musiałam kupić to, w drugiej musiałam kupić tamto, nie mogłam po prostu w jednym miejscu znaleźć wszystkich kosmetyków. Nie wiem, czym to jest spowodowane, czy tym, że te kosmetyki momentalnie się wyprzedały w różnych Biedronkach, czy po prostu jedne Biedronki miały taką serię, inne miały inną serię, co nie zmienia faktu, że te kosmetyki nie znajdują się w miejscu, gdzie mamy wszystkie preparaty pielęgnujące, zwłaszcza Be Beauty, i podobnie jak pewnie zapewne pamiętacie, w zeszłym roku w Lidlu też pojawiła się taka seria właśnie naturalna, wegańska i tak dalej, i one miały swój regał, no to tutaj niestety trzeba było przeszukiwać różne miejsca w Biedronce, żeby znaleźć te kosmetyki, ale słuchajcie, udało się. Co prawda zrobiłam też ankietę, w której prosiłam Was o głos, czy mam szukać, czy mam dalej sprawdzać inne Biedronki, żeby te kosmetyki znaleźć. Okazało się, że większość z Was twierdziła, że jednak tak, szukaj, zrób film, zobaczymy, o co tam tak naprawdę chodzi. No i mam dzisiaj tutaj przed sobą rozłożone te kosmetyki, więc żeby nie przedłużać, zaczynamy, od razu bierzemy je pod lupę i sprawdzamy, co tam takiego jest. Moi drodzy, mam tutaj dwie saszetki, w których znajdują się sole do kąpieli. Jedna z nich, taka właśnie lekko różowa, jest to sól do kąpieli drzewo herbaciane, a druga, taka w mniejszych granulkach, jest to sól relaksująca. Wyglądają całkiem ciekawie. Ich cena za taką saszetkę za 75 gramów to jest niecałe 2 zł. No i można by powiedzieć, wow! Na potrzeby tego dzisiejszego filmu specjalnie sfotografowałam dla Was składy. Składy, które znajdują się właśnie na odwrocie tych saszetek, żeby nie było, że sobie coś wymyślam, że ściągnęłam je gdzieś z internetu. Nie, składy są widoczne tutaj co i jak. I uwaga, uwaga, zacznijmy może od tej soli takiej różowej, lekko różowej, z dużymi kryształkami. Mamy informację, że jest ona przetestowana dermatologicznie, vegan friendly, czyli nie zawiera żadnych substancji pochodzenia zwierzęcego. Sprawdzamy. Pierwszy składnik, który nam się pojawia w INSI, to jest chlorek sodu. Tak. Dobrze usłyszeliście, chlorek sodu, czyli ta substancja, którą znajdziemy w takiej standardowej soli kuchennej. To nie jest absolutnie żadna sól morska, sól magnezowa, jakaś sól z Morza Martwego, czy nie wiadomo co. Nie, to jest po prostu najzwyklejszy chlorek sodu. Chyba nie muszę Wam tłumaczyć co i jak, ale uwaga, idziemy dalej. Drugi składnik to są już związki zapachowe. A dopiero po tych związkach zapachowych znajdziemy olejki, znajdziemy jakąś wodę różaną, znajdziemy te kwiaty, które tutaj można, takie delikatnie ususzone płatki kwiatów znaleźć, i bardzo dużą ilość zapachów, a w sumie to mamy tutaj trzy zapachy, które trzeba wyróżnić, ponieważ są to zapachy, które mogą powodować alergię. Ale zatrzymajmy się na chwilę na drugim składniku, który znajduje się w tym opakowaniu, czyli na związkach zapachowych. Jak zapewne większość z Was wie, to co następuje w składzie po związkach zapachowych jest w niewielkiej ilości, w bardzo małych stężeniach, w niewielkiej ilości. To jest, to sobie tam bardzo, bardzo delikatnie gdzieś tam może zadziałać na naszą skórę, ale tak naprawdę
Po związkach zapachowych to, co znajdziemy w składzie, no raczej nie powinno robić na nas wrażenia i raczej no, nie powinno dawać jakichś efektów wow na naszej skórze. Jeśli pójdziemy tym tropem, to pierwszy składnik, który tutaj mamy, to jest chlorek. Chlorek sodu, a po nim związki zapachowe. I reszta nas już nie interesuje. Czyli, moi drodzy, za co tutaj płacimy? Za sól. Najprostszą, najtańszą sól, naprawdę. Więc nie ma się co dziwić, że tak naprawdę taka saszetka 75 gramów kosztuje 2 zł, niecałe 2 zł, bo tutaj tak naprawdę no nie ma nic, tutaj mamy sól. I no dobrze, to może zanim jeszcze przejdę dalej do omawiania, co chciałabym tutaj tak wam powiedzieć, jeśli o to chodzi. Przepraszam, że ja się uśmiecham, ale wiecie co, to jest trochę tak, że jak rozmawiamy o takich kosmetykach w bardzo, bardzo niskich cenach, to ja już mam gdzieś z tyłu głowy i o tym doskonale wiem, że no nie zawsze znajdziemy w takich kosmetykach coś jakościowego. Albo znajdziemy jakieś substancje, które są w bardzo niewielkich ilościach, albo też są to substancje bardzo tanie. No i nie powinniśmy oczekiwać, że to będą jakieś efekty wow. I tak w przypadku właśnie tej saszetki z różową solą płacimy tak naprawdę za chlorek sodu. Ale, moi drodzy, mamy tutaj jeszcze tą drugą sól. Taką w mniejszych granulkach, niebieską, uwaga, niebieską. I ona ma być relaksująca. Sprawdźmy, co mamy w składzie. I tutaj znowu, żeby was tutaj nie zaskoczyć, mamy pierwszy, najważniejszy składnik, czyli chlorek sodu, a po nim mamy związki zapachowe, kompozycję zapachową. Później oczywiście w składzie występują jakieś olejki, ekstrakt z aloesu. Mamy tutaj też właśnie różnego rodzaju ekstrakty z kwiatów. No oczywiście są barwniki, nawet dwa, są substancje zapachowe. Nie ma w przypadku ani jednej, ani drugiej soli żadnych substancji pochodzenia zwierzęcego. Ale, no i znowu, mamy tutaj najtańszy chlorek sodu. Czyli tak naprawdę no, płacimy za zwykłą sól w tym przypadku, w odrobinie takiej koloryzowanej, ładnie pachnącej, z jakimiś tam dodatkami niewielkimi olejków czy ekstraktów, ale to, co będzie tak naprawdę działać na naszą skórę w tej kąpieli, to będzie ten chlorek sodu. I teraz, no właśnie, zatrzymam się na chwilę przy tych dwóch produktach, jeśli już mówimy o takich solach do kąpieli. Powiem wam, że jeszcze kilka lat temu ja też używałam tego typu produktu do kąpieli, no bo wydawało mi się to całkiem fajne, zresztą sól taka do kąpieli ma fajnie też działać na naszą skórę, mają tam zmiękczać, dodawać jakiś minerałów, kto wie co tam jeszcze dodatkowo. Aż do momentu, kiedy byliśmy ja i Max na wakacjach w Izraelu i spróbowałam soli morskiej, soli z Morza Martwego. I słuchajcie, nie da się porównać tego, jak reaguje nasza skóra na taki typ soli i też jakie są efekty po takich kąpielach. To jest w ogóle bez porównania, kiedy stosujecie zwykły chlorek sodu, zwykłą sól kuchenną, a kiedy stosujecie na przykład właśnie taką sól morską, sól z pełną minerałów z Morza Martwego, albo nawet zamiast chlorku sodu sięgajcie po sól magnezową, która ma jeszcze lepsze działanie dla naszej skóry. To tak naprawdę urozmaica naszą kąpiel o jakieś dodatki zapachowe, o zmiany kolorystyczne w wodzie, ale tak na dobrą sprawę nie robi nic. I powiem wam szczerze, że nawet jeśli już chcecie korzystać z tego typu produktów, to w internecie można znaleźć ogromną ilość bardzo fajnych preparatów zawierających sól, choćby nawet marka Organic Shop, pewnie też większość z was kojarzy tę markę, bo w takich pojemniczkach, już nie pamiętam jaką one mają pojemność, ale za niecałe 10 zł albo tam 11 zł dostaniecie mieszankę, w której mamy sól morską, w której mamy chlorek sodu, ale mamy też różne ekstrakty i dopiero gdzieś na końcu pojawiają się związki zapachowe, więc mamy większą szansę na to,
to, że w tej naszej kąpieli coś zadziała na tą naszą skórę, że podziałają też jeszcze jakieś olejki, być może jakieś tam witaminy, jeżeli będziemy dłużej w tej kąpieli sobie leżeć, się wygrzewać i korzystać z takiej kąpieli na zasadzie czegoś, co ma dostarczyć nam, czego mają nam dostarczyć te produkty do naszej skóry, że mają zadziałać na jakoś na naszą skórę. Oczywiście relaks z tym na pewno będzie, bo tak jak mówię, zapach, to, że sobie uprzyjemnimy, ta nasza kąpiel będzie przyjemna, jakieś takie doznania sensoryczne, okej, okay, ale czy warto? Szczerze Wam powiem, że nawet jeśli już chcecie korzystać z takich produktów opartych na chlorku sodu, to lepiej sobie wziąć do kąpieli, kupić duże opakowanie soli kuchennej, gdzie mamy ten chlorek sodu, dolać do kąpieli kilka kropli oliwy z oliwek lub też innych olejków, które zapewne posiadacie w domu, dodać jakieś kilka kropli olejków eterycznych i mamy cudowną kąpiel, która zdecydowanie lepiej na nas podziała niż coś takiego. No dobrze, moi drodzy, idziemy dalej, bo się rozgadałam przy tej soli, a teraz pokażę Wam coś takiego, czyli perełki do stóp. Bazylia i cytryna, przetestowane dermatologicznie, opakowanie 75 gramów, oczywiście też dobre dla wegan, ponieważ w składzie nie ma żadnych substancji pochodzenia zwierzęcego i tutaj się zgadzam. A co mamy tak naprawdę w składzie? Uwaga, na pierwszym miejscu mamy urea, czyli mocznik, a na drugim miejscu mamy już znowu związki zapachowe i dopiero po nich występują olejek winogronowy czy na przykład olejek z awokado. Mamy tutaj oczywiście barwniki, co widać po tych granulkach, no i mamy zapach. Kolejny zapach, który tam może działać alergizująco i musi być wpisany w skład. Moi drodzy, za co tutaj płacicie? Zapłacicie tutaj za mocznik. I za nic więcej tak naprawdę. Mocznik kosmetyczny, który jest w postaci takich właśnie delikatnych małych granulek, który jest dodatkowo przez markę zabarwiony na zielono i posiada zapach. I to, co będzie działało na Waszą skórę, czyli właśnie na skórę Waszych stóp, czyli będzie tutaj działał mocznik, a jak wiemy, mocznik w dużych stężeniach działa złuszczająco, zmiękczająco, wygładzająco na nasze stopy. Nie wiemy co prawda w jakim stężeniu jest ten mocznik, możemy się tylko domyślać, że jest to wysokie stężenie, ponieważ jest on pierwszy w składzie, później mamy już związki zapachowe i tak naprawdę reszta, która nie będzie miała dużego znaczenia na działanie na nasze stopy. Czy warto? Moim zdaniem nie. A dlaczego? Bo tutaj przedstawię Wam kolejny produkt. Jest to sól zmiękczająca z 30% mocznikiem od marki Yasumi. Owszem, jest ona droższa, jeśli chodzi o porównanie do tego produktu. Jest droższa, ale zwróćcie uwagę na to, co mamy w składzie tej soli. Oczywiście na pierwszym miejscu też mamy chlorek sodu, ale później mamy znowu mocznik, który dokładnie widać tutaj, bo pomiędzy tymi kryształkami soli mamy te kropeczki, takie te kuleczki, perełki, jak to niektórzy nazywają, właśnie tego mocznika. Wiemy, że jest on w stężeniu 30%, więc będzie on silnie działał zmiękczająco. Ale moi drodzy, zobaczcie, co mamy po mocniku. Po mocniku mamy różnego rodzaju ekstrakty, kilka tych ekstraktów. Mamy m.in. miętę wieprzową, która też bardzo fajnie zadziała na nasze stopy. I dopiero na samym końcu mamy związki zapachowe. Nie ma tutaj żadnych barwników, bo tak naprawdę te barwniki nie są nam kompletnie potrzebne, jeśli chodzi o pielęgnację naszych stóp. A mamy świetny produkt, który nie dość, że będzie działał zmiękczająco, złuszczająco, no bo mamy ten mocznik, to jeszcze mamy tutaj różnego rodzaju ekstrakty i olejki. No, ja Wam powiem szczerze, że ja bym nie kupiła takiego produktu, gdybym sama miała po niego sięgnąć. Wolałabym coś, co rzeczywiście będzie lepiej działało na te moje stopy. Zwłaszcza, że skóra na stopach jest skórą, która bardzo szybko się przesusza, więc im więcej dostarczymy jej substancji nawilżających, takich zmiękczających, zwłaszcza po kąpieli naszych stóp, to tym lepiej dla nich. Więc po co tak naprawdę sięgać po saszetkę, która ma w składzie tylko i wyłącznie mocznik? Ja można coś lepszego kupić. Oczywiście, słuchajcie, to jest opcja dla osób takich, które lubią szybkie rozwiązania i równie dobrze możecie powiedzieć, ok, ja sobie to wsypię do wody, zrobię sobie taką kąpiel złuszczającą, a potem bardzo mocno nakremuję, nawilżę, natłuszczę skórę na moich stopach.
i okej. I tak jak mówię, to jest taka wersja saszetkowa do wykorzystania na jeden, ewentualnie dwa razy dla, ja bym powiedziała, takich leniuszków. Ale jeśli już mamy kupować kosmetyki, które mają nam coś dawać, no to kupujmy je z głową. Przechodzimy dalej. Kule do kąpieli. Jak te kule, słuchajcie, obłędnie pachną. W całym tym opakowaniu mamy kule o zapachu mango, jagodowym i kiwi. I zdecydowanie najmocniejszy zapach z nich wszystkich posiada mango, które tutaj przebija w momencie, kiedy otworzycie sobie to opakowanie. Takie opakowanie tych kul kosztuje około 10 zł. To są małe kule o pojemności 50 gramów, ale spokojnie wystarczą Wam do, na przykład jedna taka kula do jednej kąpieli. Po co się używa takie kule? No generalnie po to, żeby sobie uprzyjemnić kąpiel, ale też zrobić sobie, nie wiem, jakieś bąbelki, czy mieć ten efekt zabarwienia wody, pięknego zapachu, no żeby ta kąpiel była dla nas przede wszystkim przyjemna. Ale jeśli o mnie chodzi, to ja lubię korzystać z takich kul, które dodatkowo po wrzuceniu do wody, kiedy one się rozpuszczą, sprawią, że ta woda będzie bardziej miękka, że będą tam jakieś olejki, może jakieś masełka, że ta skóra będzie fajnie nawilżona, no bo zakładam, że dłużej sobie posiedzę w kąpieli, więc nie chciałabym wyjść z tej kąpieli pomarszczona z przesuszoną skórą. Co mamy w przypadku takich kul? No słuchajcie, uwaga, uwaga. Pierwszy składnik to jest oczywiście coś, co będzie tworzyć nam taką musującą kulę, czyli soda oczyszczona. Dalej mamy kilka innych substancji, które będą tworzyły samą kulę, które będą ją po prostu tak zagęszczały i tworzyły jej formę. Później mamy związki zapachowe i dopiero po tych związkach zapachowych mamy dwa olejki i barwniki. I powtarza nam się po raz kolejny sytuacja, podobna jak w przypadku tych soli czy tych perełek. To, co wartościowe, jest po związkach zapachowych, a to, co tak naprawdę nie ma dla naszej skóry żadnego znaczenia, jest na samym początku. Warto? Nie. A wiecie dlaczego nie? Dlatego, że można dostać fantastyczne kule, babeczki, pączki o naprawdę przeróżnych formach w internecie, w sklepach internetowych i nie tylko, które mają świetne, świetne składy. Nawet znalazłam dla Was bardzo fajne, naturalne kule. Zostawię Wam link w opisie do dzisiejszego filmu. Jedna taka kula kosztuje około 7 zł, ale skład po prostu powala na nogi. Nawet powiem Wam, że kule marki Organic, a marka Organic jest też znana właśnie między innymi z tego, że posiada w swojej ofercie takie duże, fajne, musujące kule, które są drogie, bo kosztują około 20 zł, mają zupełnie inne składy. Owszem, na początku mamy tę substancję, która będzie tworzyła nam formułę takiej kuli, ale po niej następują olejki i dopiero na sam koniec gdzieś tam występują zapachy. Więc znowu, wybaczcie. Kule, które będą zmieniały nam kolor wody, które będą sprawiały, że ta woda będzie tam się musowała, będą powstawały jakieś bąbelki. Zapach będzie absolutnie przyjemny, nieziemski i umielający nam kąpiel, ale dla naszej skóry te kule nie dadzą kompletnie nic. I jeszcze dwa produkty, które Wam dzisiaj pokażę. Mydło. Słuchajcie, znalazłam dwa rodzaje tego mydła. Mydło w płynie. Akurat ja mam tutaj ten z ekstraktem z lawendy oraz z ekstraktem bioekstrakt z malin, malina i lawenda. 98% substancji pochodzenia naturalnego, również bez żadnych substancji kontrowersyjnych, substancji pochodzenia zwierzęcego. Oczywiście butelka w 100% nadaje się do recyklingu, ogromny plus dla marki. Na opakowaniu mamy informację, że jest to malina i lawenda. W składzie tego oto produktu znajdziemy substancje myjące, delikatne detergenty. Mamy oczywiście ekstrakt z maliny, mamy skwalan, ale ja się pytam, gdzie jest lawenda? Podejrzewam, że ta lawenda, o której tutaj wspomina producent, to jest któryś z zapachów tego oto produktu. A tak naprawdę tej lawendy tutaj, hello, ale nie ma. Mamy tutaj ekstrakt z malin. I przyjrzałam sobie też oferty różnych innych marek produkujących kosmetyki naturalne, które mają w ofercie mydła, choćby na przykład markę Yop. I cena tamtych mydeł w porównaniu do tego jest bardzo duża, jest no nieporównywalna,
ale też mydła tych marek naturalnych opierają się na delikatnych, łagodnych detergentach. Nie ma tam żadnych SLS-ów, SLS-ów itd. Natomiast w większości tych mydeł znajdują się różnego rodzaju ekstrakty. Gdzieś oczywiście po tych substancjach myjących. Tutaj też mamy po substancjach myjących ekstrakt, po substancjach, które będą tworzyły pianę. Ale mamy tylko jeden, więc tak naprawdę, moi drodzy, cena adekwatna do składu. Jest to po prostu zwykłe mydło. Mydło, które nie będzie robić nic, oprócz tego, że będzie oczyszczać naszą skórę, że będzie się pienić i będzie ładnie, delikatnie pachnieć. Natomiast nie podoba mi się to, że jest na opakowaniu napisane lawenda, a ja tej lawendy w składzie nie widzę i tak jak mówię, mogę się odrobinę czuć oszukana. Ale jeśli chodzi o samo mydło, przetestowałam, jest ok, nie robi nic specjalnego, nie wysusza moich dłoni, to też jest bardzo ważne. Natomiast jest ono przyjemne w użyciu, więc jeśli szukacie taniego, dobrego mydła, no to jak najbardziej tak. I na zakończenie dzisiejszego filmu zostawiłam sobie dwa hity, a mianowicie maseczki. Wiem, że jest też dostępna maseczka w innej, jeszcze trzeciej formie, kawowa. Ja natomiast znalazłam maseczkę, która jest z zielonymi algami i kwasem hialuronowym oraz maseczkę z wodą różaną i jagodami. I słuchajcie, jak widzicie, te opakowania są otwarte, no bo oczywiście na potrzeby tego dzisiejszego filmu przetestowałam te maseczki. I powiem Wam tak, ja nie wiem, kto posiada taką maszynę, która tak beznadziejnie, wybaczcie, że to powiem, ale tak beznadziejnie wykraja płat, na którym znajdują się substancje aktywne. No w życiu nie spotkałam się z tak źle dociętą maską. Te maski są, ja mam małą twarz i zazwyczaj wydawało mi się, że no okej, większość tych masek jest albo wycięta tak, że są one ogromne i na mnie są troszeczkę za duże, albo też są małe i idealnie wpasowują się w moją twarz. A powiem Wam, jak są wycięte te maski. Te maski są wycięte tak, że na duże czoło, bo zachodzą mi tutaj na włosy, z kolei tutaj po bokach kończą mi się w momencie, gdzie mam brwi, tą końcówkę brwi, tutaj ogonek. Więc one nie dochodzą mi nawet do końca skóry na mojej twarzy. A otwory na oczy są bardzo, bardzo małe i też są niewygodne, bo gdzieś mi tutaj to wszystko odstaje. Z kolei otwór na usta jest mały, ale jest tak beznadziejnie tutaj wszystko docięte, że ja muszę sobie tą maskę rozkładać w jakieś różne dziwne pozycje, przez co też ona nie przylega mi tak do skóry, jak powinna. Albo ja mam coś nie tak z twarzą, słuchajcie, albo po prostu te maski no, są beznadziejnie wycięte. Ich cena jest niewielka. Okej, składy, no można by było powiedzieć, że są ciekawe. W przypadku każdej z nich wysoko w składzie znajdziemy konserwant. Jeśli chodzi o tę maskę z kwasem hialuronowym i algami, to pierwszy konserwant, który pojawia się właśnie w tym produkcie, znajduje się na piątym miejscu. Tak, raz, dwa, trzy, cztery, na piątym miejscu. To jest bardzo wysoko, jeśli chodzi o konserwanty. Czyli możemy zakładać, że jest go tam dosyć sporo. Oczywiście te stężenia konserwantów, w zależności od tego, jakie konserwanty są stosowane, są różne, ale zazwyczaj to, co występuje po konserwantach, jest już w mniejszej ilości. Zazwyczaj tak się dzieje, bo niekoniecznie musi tak być. My, patrząc na skład INSI, do końca też nie jesteśmy w stanie się dowiedzieć, w jakim stężeniu jest dany konserwant. Ale, moi drodzy, jeśli chodzi o tę maseczkę różaną, to tutaj konserwant również występuje, uwaga, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, na szóstym miejscu, więc też bardzo wysoko. Różnica pomiędzy jedną i drugą jest taka, że tutaj na początku składu, czyli w tej z różaną wodą, ta woda różana rzeczywiście występuje wysoko jeszcze przed tym konserwantem. Jeśli chodzi o maseczkę z algami i kwasem hialuronowym, przed konserwantem mamy z takich substancji aktywnych, można by było powiedzieć, że tylko i wyłącznie glicerynę. Okej, ale obydwa produkty są oczywiście przetestowane dermatologicznie i fajna informacja od producenta, że płaty są biodegradowalne. Super, ale powiem Wam tak, po tej z wodą różaną tak mnie potwornie piekła skóra, ja mam skórę wrażliwą i woda różana generalnie powinna mi tą skórę koić. Niestety tak się nie stało, piekła mnie potwornie skóra i po kilku dosłownie sekundach od nałożenia tego płatu musiałam go ściągnąć. Jeśli chodzi o tę maseczkę, która ma intensywnie nawilżać, ona rzeczywiście nawilża, ale tak naprawdę więcej ze skórą nie robi nic.
Wiem, moi drodzy, rozgadałam się dzisiaj troszeczkę na temat tych produktów, ale chciałam wam po prostu przedstawić moją opinię na ich temat. I teraz pytanie jest, główne pytanie jest takie, czy warto i czy ich cena jest adekwatna do jakości? No oczywiście, że tak. Cena jest adekwatna do jakości. Płacimy za chlorek sodu, płacimy za mocznik, płacimy za maski, które niewiele robią i płacimy za tak naprawdę kulę do kąpieli, za samą ich formułę i zapachy. Cena jest adekwatna do jakości i to widać po składach. Nie spodziewajcie się żadnych efektów wow. To są preparaty, które po prostu mają umilić wam przyjemności kąpielowe. One nie będą dawały wam żadnych efektów super na waszej skórze, nie będą działały jakoś, no nie wiadomo jak na nią, żeby przynieść jakiś wow i wy wyjdziecie z kąpieli i będzie super. Mydło, no ja osobiście czuję się troszeczkę oszukana, jeśli chodzi o tę lawendę, bo tak jak mówię, no nie wiem gdzie ta lawenda jest, ja jej w składzie nie widzę, być może jest to ten zapach lawendowy, ale ja tutaj zdecydowanie bardziej wyczuwam malinę. Jeśli chodzi o maski do twarzy, ja absolutnie więcej ich nie kupię, bo dla mnie to jest udręka stosowanie maski w tak źle wyciętym płacie, już nie wspominając o tej masce, która podrażniła mi skórę, ale to już jest zupełnie inna bajka. Natomiast, no, szczerze, wolałabym wydać trochę więcej pieniędzy i kupić naprawdę fajne preparaty, takie, które rzeczywiście zadziałają na moją skórę. Dla mnie to nie jest żaden wyczyn napisać na opakowaniu, że są to kosmetyki wegańskie, które nie posiadają substancji pochodzenia zwierzęcego, dlatego że tak naprawdę, uwierzcie mi, jeśli chodzi o kosmetyki, to jest niewiele marek, które stosuje substancje pochodzenia zwierzęcego, jak na przykład lanolina, czy różnego rodzaju inne substancje pochodzące od pszczół i tak dalej. Jest niewiele tych marek, które stosuje substancje pochodzenia zwierzęcego. Tutaj ok, mamy jakieś hasło reklamowe, mamy fajne opakowania, mamy zapachy, które będą mówiły wow, mamy niską cenę i tak naprawdę nic więcej. Moi drodzy, jestem bardzo ciekawa, czy ktoś z was przetestował te kosmetyki i jakie macie opinie na ich temat. Dajcie koniecznie znać, jak zawsze, w komentarzach, a ja żegnam się już z wami, bo ten film jest zdecydowanie za długi. Miał być krótszy, a wyszedł jak zawsze, także dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i widzimy się w kolejnej publikacji. Buziaki, pa!